Artemis poszukuje wiedzy na temat szerokości pasa Oriona. Nie wiem czy szerokość to dobre słowo, może raczej długość albo rozpiętość. Pas Oriona to układ gwiazd, czyli asteryzm znajdujący się w gwiazdozbiorze Oriona. Dowiedziała się już jak daleko od jej domu leży Alnitak, 736 lat świetlnych i Mintaka, 915 lat świetlnych. To dwie skrajne gwiazdy pasa Oriona. Wie również, że miara kąta pomiędzy tymi gwiazdami na niebie wynosi 3 stopnie. Jaka jest szerokość pasa Oriona, czyli jaka jest odległość pomiędzy gwiazdami Alnitak i Mintaka? I mamy podać odpowiedź w latach świetlnych. Słuszna uwaga, bo odległość między gwiazdami można też mierzyć w stopniach jest to wtedy odległość kątowa ale o tym w innym filmie. Narysujmy tę sytuację albo może najpierw zatrzymajcie ten film i spróbujcie obliczyć to sami. No to teraz narysujmy tę sytuację. Powiedzmy, że tu mieszka Artemis, to jest jej dom. Patrzy w nocne niebo i widzi dwie gwiazdy: Alnitak, która jest odległa od jej domu o 736 lat świetlnych i Mintaka. Jakby co, to to nie jest rysunek w skali, więc ten obraz nie do końca odpowiada rzeczywistości, ale na potrzeby naszego zadania jest wystarczający. Wiemy, że odległość gwiazdy Alnitak od domu Artemis to 736 lat świetlnych. Wszystkie odległości na tym rysunku podamy w latach świetlnych. I wiemy, że odległość gwiazdy Mintaka od domu Artemis to 915 również lat świetlnych. Oznacza to, że podróżując z prędkością światła, dotrzemy z domu Artemis na gwiazdę Mintaka po 915 latach. Kawał czasu i odległości. I chcemy wyznaczyć. Szerokość pasa Oriona, czyli odległość pomiędzy tymi dwoma gwiazdami. I jest jeszcze jedna rzecz, którą znamy, podana jest w treści zadania miara tego kąta. Wynosi ona 3 stopnie. Jak wyznaczyć dystans pomiędzy gwiazdami Mintaka i Alnitak? Oznaczmy nieznaną odległość przez x. Jak to zrobić? No cóż, znamy długości dwóch boków trójkąta i miarę kąta pomiędzy nimi. Zatem Możemy skorzystać z twierdzenia kosinusów i wyznaczyć długość trzeciego boku leżącego naprzeciwko znanego nam kąta. Twierdzenie kosinusów mówi, że x do kwadratu równe jest sumie kwadratów dwóch pozostałych boków, czyli 736 do kwadratu plus 915 do kwadratu minus 2 razy 736 razy 915. Razy kosinus tego kąta kosinus 3 stopni. Jeszcze raz, chcemy obliczyć długość boku leżącego naprzeciwko kąta, którego miara wynosi 3 stopnie, znając długości pozostałych dwóch boków. Twierdzenie kosinusów mówi, że kwadrat tego boku, to tak jak w twierdzeniu Pitagorasa suma kwadratów pozostałych dwóch boków, ale musimy jeszcze nanieść poprawkę dotyczącą kąta, bo nie jest to kąt prosty. Zauważcie, że jeżeli kąt, który występuje w twierdzeniu kosinusów jest kątem prostym ma miarę 90 stopni, to jego kosinus równe jest 0. Wtedy twierdzenie kosinusów zamienia się w twierdzenie Pitagorasa, czyli można powiedzieć, że twierdzenie Pitagorasa jest szczególnym przypadkiem twierdzenia kosinusów, albo że twierdzenie kosinusów jest uogólnieniem twierdzenia Pitagorasa na wszystkie trójkąty. Kwadrat długości boku trójkąta to suma kwadratów długości pozostałych dwóch boków. Minus podwojony iloczyn długości tych boków razy kosinus kąta między nimi. Czyli x równe jest dodatni pierwiastek z całego tego wyrażenia. Obliczymy to w całości przy pomocy kalkulatora. Pierwiastek z 736 do kwadratu dodać 915 do kwadratu minus 2 razy. 736 razy 915 razy cosinus 3 stopni i wynik to 184 i tak dalej. Mamy wynik zaokrąglić do najbliższego roku świetlnego, czyli x równa się 184 lata świetlne. x równe jest w przybliżeniu 184 lata świetlne. Czyli światło tej gwiazdy dotrze do tej gwiazdy. Po 184 latach. Jeżeli weźmiecie na warsztat jakikolwiek problem z dziedziny astronomii, to twierdzenie kosinusów, twierdzenie sinusów, a właściwie cała trygonometria okazują się bardzo przydatne.